Dzisiaj będzie o jednym z najbardziej kontrowersyjnych artystów ostatnich lat. Jedni uważają go za wybitny geniusz, inni twierdzą, że powinien na zawsze zniknąć ze sceny artystycznej. O kim mowa? O Jeffie Koonsie. Cześć, ja jestem Ola i chodźcie. Porozmawiajmy już tu. Jeff Koons jest artystą, który nadal żyje i nadal tworzy. I nadal wzbudza ogromne kontrowersje. W czasach studenckich uznawany był za wielką nadzieję sceny artystycznej. Jednak w pewnym momencie spadł z tego piedestału obiecującego artysty, gdy na początku lat 90. poślubił pewną kobietę, której pseudonimu z pewnych względów nie mogę tutaj powiedzieć. Ale skandalem, który wywołali, nie było sam ich ślub, ale pewna seria rzeźb, które Koons wykonał, a do których ona mu w pewnym sensie pozowała i wszystkich dookoła to oburzyło, wszyscy stwierdzili, że jest to przekroczenie granicy. Niestety nie mogę wam tego tu wstawić, bo wiem, że część widzów jest poniżej 18 roku życia, ale jeśli jesteście pełnoletni i was to interesuje, to zgooglujcie sobie Jeffa Koonsa i jego cykl Made in Heaven. W ramach ciekawostek mogę tylko powiedzieć, że te rzeźby są wielkości 1:1 i zdjęcia, którymi ta wystawa była otoczona, też są autentyczne. W karierze dzieła Koonsa te dzieła są raczej wyjątkowe, ponieważ słynie on z kolorowych instalacji inspirowanych balonami czy kwiatami. U niego wszystko świeci, błyszczy, połyskuje. No, jest dosyć mocno na granicy kiczu. Ale jest to bardzo charakterystyczne dla niego. Jak wszyscy widzą wielkie kolorowe baloniki, to od razu wiadomo, że to Koons. Spora część osób uważa, że to jest przekroczenie tej magicznej granicy kiczu i że to już nie jest absolutnie żadna sztuka. Część ludzi twierdzi, że Jeff Koons nie jest artystą, ale wręcz biznesmenem. I ja się tak zastanawiam, czy tak naprawdę jest w tym cokolwiek złego, bo w swoich czasach Michał Ani też zarabiał kupę hajsu na tym, co robił i czy tylko przez to, że na tym zarabiał, mamy przestać nazywać go artystą? No nie. Poza tym przy tej okazji można porozmawiać o granicach sztuki i czy wszystko, co stworzy artysta, jest już sztuką. I w którym momencie człowiek jest artystą, a w którym tylko się nim nazywa. I to są, wydaje mi się, pytania bez odpowiedzi i każdy interpretuje je w swoich ramach. Jeffowi Koonsowi na pewno nie można zarzucić tego, że nie jest przedsiębiorczy. I naprawdę wypromował się przeogromnie. Na swoim koncie ma współpracę z takimi markami jak BMW czy Louis Vuitton. Zaprojektował okładkę albumu dla Lady Gagi, a jedna z jego wielkich rzeźb była na scenie koncertu Jay-Z. Wydaje mi się, że nawet jeśli nie uznajemy jego sztuki za jakąś wybitnie dobrą i kulturę wysoką, to w popkulturze ma on bardzo szerokie osiągnięcia. A nie uważam, że należałoby wartościować popkulturę od sztuki wysokiej. Jedno i drugie może rozwijać swoich odbiorców. I taką czarą goryczy, która przelała sprawę Jeffa Koonsa, jest historia sprzed 2 lat, gdy w ramach daru podarował Paryżowi swoją rzeźbę. Czyli bukiet kwiatów, tak naprawdę wielkich balonów trzymanych przez wielką rękę, który miał stanąć w Paryżu pod Centrum Sztuki Nowoczesnej i jednocześnie miało symbolizować taką solidaryzację ludu Stanów Zjednoczonych z Francuzami tuż po atakach terrorystycznych. Problem polega na tym, że ta rzeźba w żaden sposób się nie odnosi do tego. Po drugie, miała stanąć w miejscu, które z tymi zamachami nie ma nic wspólnego. A po trzecie, za ten wspaniały dar Francja miała zapłacić 3,5 miliona euro. No taki średni to dar, bym powiedziała, jak trzeba za niego płacić. Przy okazji tej rzeźby znów zawrzało na temat Jeffa Koonsa, czy jego sztuka jest sztuką, czy jest kiczem i czy on sam jest bardziej artystą, czy biznesmenem. I chociaż on sam upiera się, że jest zdecydowanym artystą i to, co tworzy, jest sztuką, to prace mówią coś innego. One są bardzo mocne na granicy kiczu, a na przykład ta rzeźba Michaela Jacksona jest kiczem. Ona dawno temu przekroczyła te granice. To jest po prostu paskudnie obrzydliwe. I akurat tutaj nie mam wątpliwości. I o ile o kwestiach estetycznych tych stworów Jeffa Koonsa można sobie długo dyskutować i jest to tylko kwestia naszego osobistego poczucia estetyki, o tyle nie można odmówić mu geniuszu w kwestiach biznesowych. Bo zarabia grube miliony na czymś, co wszyscy krytykują.
Więc nawet jeśli Jeff Koons nie potrafi tworzyć pięknych rzeczy, to potrafi je pięknie sprzedawać. I to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!